Witam się, Maśki z Citroen w kolejnym odcinku Sardon Story modyfikacji Geza Redux jako Malta. W ostatnim odcinku no, próbowaliśmy się zdesantować, ale skończyło się na tym, że bardziej to inni się zdesantowali i dzięki temu my jesteśmy w Brytanii, tylko że nam trochę słabo wyszło. Teraz chodziło mi, bo tak to ogólnie dobrze wyszło. Będziemy teraz próbowali się cokolwiek tutaj wykonać. Nasza jedna dywizja dostała medal za to, że udało jej się po prostu wylądować. Jedna. Wiem, to taka jest logika. I teraz musimy też odzyskać nieco, że tak powiem, naszych marines, bo one trochę umarły, więc że tak powiem, potrzebujemy tutaj jakiś kogoś, kto nas wesprze i szybko dostarczy nam te zaopatrzenie. Na szczęście teraz już możemy sobie zbierać to. Pokonanie Anglii jest mega easy, jak już się wyląduje. Jeżeli nie wiecie, jak jest easy, to zachęcam do obejrzenia mojej poprzedniej serii, dlatego że ja ją broniłem. Więc wiem, jak jest easy, żeby ją stracić. Więc polecam tę serię, to dosłownie nie wiem, jakieś 5 razy ratowałem Brytyjczyków. A w międzyczasie my tutaj już robimy sobie jakieś takie rzeczy. Tutaj w ogóle nie ma dywizji, więc więc no, jest fajnie. I tak, tutaj po prostu zakupiłem zakupiłem wyspy. No niestety trochę kosztują. Teraz zero kosztują, nie nadal dobra. I tak naprawdę mogę kupować od innych właśnie te wyspy i dostawać na nich kory i w ogóle później budować się na nich. Tak naprawdę to jest bardziej po to, żeby mieć manpower, ale ja już mam dosyć dużo go. On jakby co jest więcej niż w ogóle kiedykolwiek bym miał z tego. I widzę, że wygrali. To znaczy, że tutaj coś może być. Okej, okay. Udało się. Tamci to w ogóle dołączyli na samym końcu chyba. Więc tak, ja tutaj wszystko wybustuję sobie. Więc tak, po pierwsze, marynarka. Jak pamiętacie, ja jestem wielkim fanem zabierania wszystkim marynarki. Więc to zrobiłem. I tak, wiadomo, że ja tutaj muszę to wszystko odzyskać, bo to jest moje. Więc jeżeli jest to moje, to jest moje. Wezmę też sobie te tereny. Dajesz. Coś jeszcze zostało? Będę San Marino. Tak. Więc tak, tyle. I dalej. Oczywiście to przyjęli Niemcy. Jest taki problem, że oni też przyjęli, ale no wiecie, jest taki problem, że to ja tutaj. To jest moje tereny. Co nawet nie wiem, czy to nie jest moje klejmy, czy coś takiego, ale na razie nie sądzę. Więc no niestety, ale tutaj oddam to Niemcom. No, uważam, że jednak Niemcy zrobili najwięcej rzeczy. No, oprócz tego, że tak naprawdę stali na granicy, no to można byłoby się z tym kłócić, ale jednak to oni tutaj zdobywali. Okej. Dalej. No, oczywiście Niemcy też zdobyli całą Wielką Brytanię. Więc też trzeba to im oddać. Dalej, tutaj, no to wiadomo, że to Stany Pacyfiku zdobyły. One mają taką super fajną flagę, tylko muszę ją znaleźć. Nie widzę jej. Nie ma jej w tym? Dobra, no to Nowa Anglia zdobędzie, jeżeli ich w tym nie ma. Bo dosłownie oni mają taką super flagę. Jeszcze sobie po nazwach. Nie widzę. W ogóle Chińczycy jacyś dołączyli do nas. Nie ma ich. Dobra, w takim razie Nowa Anglia. Gdzie to jest? Tak, jestem jako Nowa Anglia. Zdobędzie tych. No niestety, że tak powiem. Tam ci się nie prosili. West Indies. No i coś trzeba oddać Kanadyjczykom. No
Nie powiem, w tej wojnie oni dosłownie nic nie zrobili. Nic. Jeżeli coś mogli zrobić, to nic nie zrobili. Więc oni dosłownie tylko dostają to po swojej stronie. Tutaj też mogą dostać w Paragwaj. I confirm. Więc tak, no Niemcy tutaj zdobyli, ja tutaj zdobyłem, więc tak naprawdę ja tutaj już. Czy tutaj nie był kory? Nie, może mi się wydawało. Okej, w takim razie my próbujemy teraz zdobyć to. I tak. Włochy zostały zjednoczone pod Maltą. I czy będzie coś ciekawego teraz? No nie wiem. Jak na razie ja próbuję tutaj jak najszybciej to zrobić, bo oczywiście dostanie minusy, ale z tymi plusami, które obecnie mamy, to ja naprawdę nie sądzę, żeby to te minusy były aż takie potężne. Więc tak, tutaj widzę, że jakieś nasze dywizje mają problem, więc tak. Ty dołącz do tych. Wy wam usunę rozkaz. Wy idziecie tu. Więc, jak widzicie, jest szczęśliwe zakończenie. Za chwilę, na samym końcu, jak tutaj wszystko porobimy, to zobaczymy, czy nam się opłaca, bo jak mówię. Nie opłaca nam się w ogóle walczyć z Niemcami, nie opłaca się walczyć nam z Austriakami. No, tutaj dosłownie sobie podzielili. O, jest Oskar. Jak pamiętacie w ostatnim. Fajnie. Jak pamiętacie w ostatniej serii było, że tak powiem. Na Malcie był Oskar. Więc tam właśnie po prostu go ściągali po różnych krajach. Ja tutaj już odpalam sobie ostatnie. Mamy te wszystkie kory, zobaczcie na ten manpower. I wreszcie nam się zwiększyło. Jej. Wreszcie. Wreszcie jest tutaj dużo fabryk. Mógłbym jeszcze coś produkować, ale jak na razie nie wiem co. Tutaj też mamy wolne dockyardy. Nice. Dosłownie. Wreszcie. Można tutaj coś porobić. Więc zgaduję, że trade tutaj już nam nie jest potrzebny. Pewnie później będzie nam potrzebny. I coś więcej, może na razie więcej jeszcze karabinów poróbmy. Teraz tak naprawdę musielibyśmy zmechanizować sobie własną własne jak to się nazywa? Wojsko. Ja tutaj po prostu patrzę na coś innego i dlatego nie mogłem się skupić. Okej. Na szczęście nie zmienia nam się drzewko, tak jak w jednym z krajów na Krecie, co później po prostu nam po prostu popsuło wszystko, bo przejęliśmy po prostu Kretę. Więc tak, musimy zmienić ogólnie stolicę z tego właśnie na Rzym. Bo trochę śmieszne jest, że tutaj właśnie nadal tak mamy. Na razie poczekam do samego końca, żeby zdemobilizować, bo dosłownie nie chce mi się tracić tutaj tego. I możemy sobie coś porobić, tylko że nadal musimy konwoje używać, bo stolica jest na oceanie, więc dlatego. O! Czy to. Tak, to jest ta zarąbista flaga. I są w wojnie? Nie, bo postanowili ich zostawić. Okej. W takim razie, tak naprawdę, jak coś się zaczęło produkować, to. O, Niemcy atakują na wschód. To ja sobie jeszcze tutaj dorobię dywizji. To, co chciałbym. I dajcie mi chwilę. Już. Nice.
Teraz te dywizje są takie, jakie bym chciał. Co tam mi brakuje? Tak, bo oczywiście mamy wielką flotę tutaj. Więc potrzebują niektórych samolotów. Więc za chwilę. O tak, udało nam się. I jesteśmy socjalistyczną federacją Włoch i mamy tą starą flagę, którą zrezygnowaliśmy, więc tak, oczywiście to idziemy, bo tego nie udało nam się zrobić. I tak, jak sami widzicie, tak naprawdę to jest minus 22. What the hell? Co to nam daje? Wow. I tak, i tutaj oczywiście mamy dosyć dużo korów. Też, jak sami widzicie, gdzieś w Afryce po prostu są te kory. Więc możemy na przykład ich zaatakować, ale żeby ich zaatakować, musielibyśmy mieć nieco więcej, że tak powiem, szczęścia. Bo na nasze nieszczęście... no jak sami wiecie, no tutaj to musimy... Okej. Okay. Fate of the Pope! Dobra. Na szczęście nic nie musieliśmy wyzwalać. Nie zabiliśmy papieża. Bardzo mi się podoba, że my przecież i tak jesteśmy chrześcijanami, ale takie... Nie, zabij papieża. Okej. Okay. Budujmy gdzieś, że tak powiem, tutaj, gdzie możemy po prostu to i jeżeli będziemy mogli, to będziemy mogli też sobie pobudować porty. No ta, to uzbroje nam Malta po zęby. Okej. Teraz ogólnie bym wrócił do samolotu. Stworzyłbym sobie teraz najlepszy samolot, jaki jest możliwy do zrobienia. Żeby po prostu móc nieco szpanować. No niestety już się zmniejszyły fabryki, ale tak to jest mało. Tak naprawdę większość z tego to jest tylko consumer goods tak naprawdę. Bo później tak naprawdę no produkcja to i tak po pewnym czasie się nam zwiększy, więc nie jest aż tak źle. Okej. Okay. Rosja pokonała to, ale jest w wojnie z tymi. Jest... What the heck? Co się stało? Co to za koalicja? Kiedyś chciałem do nich dołączyć, ale nie dali mi możliwości dołączenia. Dobra. Azerbejdżan. Tak, the cross and the hammer. I tutaj mogliśmy oczywiście wybrać sobie, jak widzę. I tutaj jest ten minus 22 o maści los. Dobra, no. Mówi się trudno, ale jeżeli już dalej nic nam nic nie robi minus, to te minusy, więc tak naprawdę nie ma sensu jakoś dla mnie zwiększać. Oczywiście teraz musimy poprodukować sobie tę dywizję, więc... Więc produkcja na pewno musi nieco wystrzelić. Nie produkujemy tylko tych samolotów, ale jak mówiłem, samoloty to musimy najpierw sobie zrobić dobył tabel. Dobra. Szczerze powiem, jesteśmy mega wyboostowani, bo to jest nic. To jest akurat trochę. Ale zobaczcie sobie na pozostałe. To jest po prostu plus za plusem. Plus za plusem. Plus za plusem. To jest po prostu coś, co po prostu każde overpowered państwo by miało dostać. Więc... No nie powiem. Trochę jest overpowered. Chyba tylko tyle mogę opisać to, bo... Jak tutaj opisać tą całą sytuację, kiedy po prostu my mamy szansę jednak spróbować z nimi zawalczyć. Oczywiście... O, piraci. Oczywiście, jak to nam się uda, to zależy, ale mamy szansę. Z Niemcami może być problem. Niemcy w ogóle mają wojnę z tymi. Więc... O, jak zwykle Brazylia jest. Ja to uwielbiam Brazylię, bo ona dosłownie... Dosłownie o jej pokonanie jest bardzo trudne. W ogóle ten Lovecraft, który ma ten cień, jest straszny. On jest straszny. Just look at me.
menacingly. O nie, Francuzi przyjęli. Nie. A ja w sumie mógłbym dołączyć do wojny i tam też pomóc. Tak naprawdę mógłbym coś spróbować, tylko... A, bo oni się desantowali. Dobra. Tutaj, jak sami widzicie, Turcja dosłownie nie chroniła tego i zginęła. Wiem. Ja też chroniłem to, jak grałem właśnie i miałem ten teren. Nigdy mi się tutaj nie zdesantowali, a oni no, zdesantowali się od razu. Bo no, nie przeszli przez ląd, na pewno się zdesantowali. A Turcja to jest najgorszy sojusznik. On dosłownie nie ma dywizji po pewnym czasie. I to jest najgorsze. No. W ogóle jak to wygląda? Heinrich I. Jako dziecko. O mój Boże, jeszcze taki... O mój Boże, to tak się wygląda. O. Dobra. W takim razie... Krzyż i sierp zamieniamy na... Błogosławiony socjalizm. Gdzie jest to krzyż i sierp? Chcę zobaczyć to. Oto. A, no myślałem, że krzyż i sierp będzie na to. No to jest jakiś randomowy... Randomowa ikonka. No, Rosja niestety pada. Czy to zawsze się tak dzieje? Nie zawsze, to zależy. Więc... Naprawdę... Trzeba bardziej brać to po to, jakich sojuszników będzie miała. Ale jeżeli tworzy własną frakcję, no to wiadomo, że może być źle. No, wypowiedzieli wojnę. O mój Boże, oni są w tej... To jest ich frakcja. Wow. Nie, no to... Nie powiem... Chińczycy będą walczyć na Syberii z Niemcami. Wow, to zabrzmiało dziwnie, ale to jest prawda. Więc tak, tutaj oczywiście możemy się zaatakować ich w pewnym momencie. Na szczęście oni są łatwym celem. Mają też tutaj... Zawsze mnie dziwią, że można tutaj zrobić ten bunt i ich dodać, a oni i tak nic nie mogą. Więc super. Tutaj w ogóle... Hiszpanie, no to, że tak powiem, chyba dzięki Entancie coś robili, a tak teraz to upadają. Trzy statki coś porobić. Jeszcze lepiej nie. Może, jeżeli mamy od samego początku robić to, to może już zajmijmy się produkcją tego, no wiecie... Tych już rakietowych, zamiast pójść w tamto. Ogólnie, czy już... to jest Rebuilding Northern Union. Tak, usunęliśmy już tamto, więc... Dosłownie to jest ściana różnych rzeczy. I to jest po pierwsze takie... Patrzę na to i tak w większości to jest takie już istniejące, więc to nie jest jakiś ich własny, więc... Z jednej strony to jest takie, no szkoda, mogli zrobić, ale z drugiej jest takie, a po co mają robić to na nowo? Niech tam już napchają tego. No, wiadomo, że fajnie jest mieć miliard tego, tylko że po pewnym czasie to jest takie, co ja w ogóle mam? Gdzie jest ten minus? Gdzie jest ten plus? Jezu, co to jest? Multiverse Miracle. Widzicie to? To jest prawdziwy miracle. Prawdziwy cud. Okej. Okay. A jak to wygląda z naszą flotą, tą, którą zyskaliśmy? Mamy tych, więc wezmę. Okej, okay. A, bo tak, jak myślałem. Oni płyną, żeby się połączyć, ale chyba się nie połączą. Okej, okay, możemy pójść Deep Battle albo to Mobilization, ale co to Recruitable? To nie jest jakieś takie ważne. Myślę, że pójdę w to, Deep Battle. Tutaj możemy też coś zmienić. No tak, bo oni już nie istnieją. Tutaj możemy zmienić, żeby już nie bać. To... A, bo to nie są Niemcy, to tylko oni. Więc tak, możemy wybrać sobie, gdzie możemy ich wystawić, więc oczywiście wystawimy go ich. Położymy. I tak, teraz oczywiście tutaj damy, żeby ciągle ćwiczyli. Bo jak nie damy tego, to po prostu nie będą
ciągle świecić. Więc tak, mamy już prawie wykonane cało. Jak widzieliście, to jest nawet ciekawie, jeżeli chodzi o wykonanie. Więc tak, możemy po prostu poprosić właśnie kilka państw o to, żeby nam oddali pokojowo to. Czy nam oddadzą pokojowo, to ja nie wiem. Więc na razie sobie poróbmy, porobimy to. O, masz cios. Tak. Tutaj zróbmy sobie, żeby były te. I San Marino. Udało się. A tutaj możemy sobie znowu zrobić tych. Ok. Tutaj Gruzja widzę, że upadła. To z... A, Armenia. A Armenia, jak to jest? O. Mają Gruzję. Wydaje mi się, że spapetowali Gruzję, która jest od nich o wiele większa. A teraz co się stało? Co się stało na świecie? No nic nie mogę zrobić, bo dosłownie grę zwiesiło. Czy oni coś zrobili z tym, czy ktoś się zmienił, czy coś takiego? Może Stany Zjednoczone. O, te pszczoły. Tak, te pszczoły się pojawiły. The bees! The fucking bees! Dobra, tutaj zróbmy to. No, będziemy potrzebowali jeszcze powietrza, ale jak mówiłem, potrzebujemy najpierw... Najpierw potrzebujemy czegoś innego niż powietrze. Nie wiem czego innego, ale... Tak powiedziałem po prostu. Na pewno będziemy potrzebowali... Może na razie dajmy sobie, żeby... Trzy razy to zrobili. Będziemy potrzebowali bardziej takiego... Jeszcze przemeblowania naszych dywizji. Będziemy potrzebowali jeszcze dywizji pancernych. Więc to też będziemy musieli zacząć robić. Pancerniaki. Już będziemy szli w tą stronę. 85 dni do tego. W tym odcinku po prostu już spróbuję zrobić to. Okej. Oni chyba przyjęli tutaj kontrolę. Podoba mi się, że Bułgaria tak na samym końcu jest jedynym państwem, które potrafi się obronić. Okej. Okej, przejmujemy kolejną wyspę. Czy coś nam to daje? Nie, nic nie daje, kto by się spodziewał. Dobra. No tak, powoli wykupujemy po prostu tutaj sobie jakieś takie wysepki. Tylko muszę znaleźć je. Ostatnio tutaj wykupiliśmy jedną. Tutaj wykupiliśmy o te trzy wyspy. Wykupiliśmy jeszcze... wydaje mi się, że tutaj. Ale nie, chyba nie. No tutaj na pewno. A tutaj wyspy Li, no to tutaj. Chyba, że to są... Tak, wykupiliśmy... Te i teraz Li. Myślę, że pozwolą nam. To nie jest tak, że to jest dosłownie ich korp. Dobra, integracja. I co to da? 250 dni. Ale się zgodzili. 250 dni, a tak naprawdę to nie jest jakieś... Czy już mamy jakieś? Nie, nie mamy nadal. Jak sami widzicie, da się. Okej, więc tak, powoli te dywizje wstają. Ja już chciałbym zacząć produkcję tych, wiecie, samolotów, ale... Oj, znowu wrócili. Nie wiem, jak to się dzieje, że oni przychodzą i wracają. To jest najdziwniejsze. Dobra, pytanie jest takie, bo my tutaj oczywiście gadu-gadu, ale pytanie jest takie, czy to jest naszym korem jakiś? Czy któryś z tych jest korem, co my okupowane?
Czy my w ogóle zrobiliśmy? No to zrobiliśmy. Zrobiliśmy to. O... Mogę się dowiedzieć, kto nas nie lubi, że wtedy ogarnę sobie? Szwajcarzy nas nie lubią, ale to jest normalne. Tak, kor. Ok, w takim razie... Atakujemy Szwajcarów. I seria nadal trwa. Ok. Bo jak sami zauważyliście, kilka krajów nas nie lubi. To znaczy, że mamy po prostu na nich kory. Możemy też zaatakować tych. To będzie długa wojna, nie powiem. Ale można spróbować. Take. Tutaj też. No i powoli będziemy się szykować do wielkich wojen. Zdobędę to, co będę potrafił. To, co nie będę potrafił, to też spróbuję. Ale może się to skończyć bardzo źle. A w międzyczasie po prostu będę tutaj sobie ogarniać. Więc tak, kolejne spotkanie, co będzie spotkanie, kiedy już będę mieć Urgola. I będę po prostu ich atakował, bo dosłownie w międzyczasie to nie ma jakiegoś szansu, żeby po prostu tutaj was trzymać. Więc był z wami Trachol w tym jakże organizacyjnym odcinku. No to cześć!